Cześć! W tym filmie podpowiem Ci, w jaki sposób możesz skontaktować się z Facebookiem. Na moment nagrywania tego wideo kontakt z Face'em możliwy jest tylko do celów biznesowych, to znaczy musisz posiadać jakąś stronę firmową, fanpage, a także możliwy jest tylko za pośrednictwem Messengera. Jeżeli masz jakiś problem z kontem prywatnym na Facebooku, to aby przejść przez tą procedurę kontaktu, którą opowiem w tym filmie, musisz najpierw założyć sobie jakiś fanpage firmowy. Mi w ten sposób udało się właśnie rozwiązać problem związany z kontem prywatnym, dzięki temu, że skontaktowałem się w sprawie związanej z fanpage'em firmowym. No cóż, przejdźmy teraz do ekranu, pokażę Ci, co konkretnie powinieneś zrobić, aby skontaktować się z Facebookiem. Co powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy skontaktować się z Facebookiem, to wejście do Centrum Pomocy. Ten link jest dostępny zwykle na górze po prawej stronie, jak klikniesz tam w strzałkę obok swojej miniatury. Możesz też po prostu wejść na stronę facebook.com/help i dzięki temu dostaniesz się na stronę, na której ja teraz jestem. I teraz problem z tym Centrum Pomocy polega na tym, że tu jest bardzo dużo informacji, jednak są to tylko artykuły, nie ma tutaj możliwości interakcji z pracownikiem Facebooka i rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. Musimy przekopywać się przez te informacje. Być może w którejś opcji tutaj jest możliwość właśnie czatu czy zadania jakiegoś pytania. Jednak pokażę Ci trochę szybszy sposób, jak można to zrobić. Wystarczy, że przejdziemy do Centrum Pomocy dla Firm. Ta opcja jest dostępna na dole. I tutaj też mamy podobną strukturę, czyli mamy zestaw różnych artykułów podzielonych na kategorie. Ale jak zjedziemy sobie na sam dół, to mamy tutaj coś takiego jak pomoc. Klikniemy w tą pomoc. Po lewej stronie mamy skontaktuj się z działem pomocy. Klikamy rozpocznij. I w tym momencie nie będę tutaj zjeżdżał na dół, ponieważ mam tutaj sporo różnych danych. W każdym razie tutaj na dole jest lista stron lub kont reklamowych, kont na Instagramie, menedżerów firmy, w sprawie których możemy się skontaktować z Facebookiem. Jeżeli mamy tego dużo, to oczywiście musimy sobie poszukać, pofiltrować, ale jeżeli posiadamy tylko jedną stronę czy jedno konto reklamowe, wystarczy, że sobie w nie klikniemy i w tym momencie pojawi się lista problemów. Szczerze mówiąc, to często mi się zdarza, że wybieram tu cokolwiek, aby przejść tylko i wyłącznie do tego przycisku skontaktuj się z zespołem pomocy. Gdy klikniemy w ten przycisk, mamy tutaj konieczność potwierdzenia maila, możemy dodać swój numer telefonu, a nawet chyba musimy, i wpisujemy pytanie, jakie mamy do Facebooka, a także wybieramy plik, jeżeli chcemy przesłać jakiś zrzut ekranu. Następnie klikamy przycisk rozpocznij czat. Widzimy tutaj, że ja w tej chwili musiałbym poczekać 2 minuty. Po rozpoczęciu takiego czatu uruchomi nam się okienko Messengera, w którym będziemy mogli czatować sobie z pracownikiem Facebooka i zadać tam pytanie, rozwiązać nasz problem. No cóż, nie było to skomplikowane, jednak dotarcie do tego miejsca jest tak skutecznie chowane przez Facebooka, żeby po prostu ludzie korzystali z tych artykułów, że nie jest to takie oczywiste, że w ogóle jest taka możliwość, że można coś do Facebooka napisać i uzyskać jakąś odpowiedź. To już wszystko, co chciałem Ci powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie przydatne i uda Ci się rozwiązać Twój problem związany z Facebookiem. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych takich filmach, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter na mojej stronie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.